Polska podjęła decyzję o tym, żeby procedować projekt uchwały o statucie spółki na kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej jeszcze w sierpniu. Ja myślę, że to jest taki ostatni krok, będzie właśnie w tym sierpniu, kiedy to wierzę głęboko Rada Miejska podejmie uchwałę o powołaniu spółki, która to spółka wybuduje pływalnię. Na sesji dzisiejszej pan Bogumił Głuszkowski, który komercyjnie zarządza obiektem pływalni AWF-u od 17 lat, pokazał stronę ekonomiczną funkcjonowania pływalni, która może przynieść no, minimalne straty lub będziemy się zbliżali potem, jeżeli chodzi o kwestię eksploatowania do zera, ale pokazał też rzecz o wiele ważniejszą, rzecz, czyli kształtowanie osobowości młodych ludzi w wodzie, w ruchu, pokazał to, w jaki sposób można wyrwać nasze dzieci, naszą młodzież sprzed laptopów, sprzed komórek, żeby się zaczęły ruszać i żeby po prostu były zdrowe. Sesja będzie jeszcze ogłoszona w sierpniu i podobnie komisja zbierze się przed posiedzeniem Rady Miejskiej. Ja myślę, że tutaj co do idei nikt nie ma wątpliwości, basen musi powstać. Pytanie w jakiej formie i to chyba było powodem przesunięcia jakby tego punktu na kolejną sesję. Radni już tutaj ustalili wstępnie termin następnej sesji, na której będziemy procedować tylko i wyłącznie ten punkt. I myślę, że burmistrz no, musi się lepiej przygotować pod względem formalnym do tej sesji i przedstawić i rozwiać wątpliwości radnych przede wszystkim w zakresie powołania tej spółki, no i jakby takiej całej idei otoczki biznesowej. Także myślę, że na kolejnej sesji, prawdopodobnie we wrześniu, temat się rozwiąże i być może jeżeli burmistrz rzeczywiście przygotuje odpowiednie dokumenty dla wszystkich radnych, które pozwolą jakby podjąć pozytywną decyzję, no ten projekt będzie procedowany. Tylko tak jak chcę podkreślić, no musi być dobrze przygotowany projekt uchwały i wszystkie niezbędne dokumenty. Co do idei, wszyscy chyba są zgodni, że zakres funkcjonowania czy też basenu, czy jako idei, no, większość radnych jest za, no i myślę, że mieszkańców również. Między innymi z finansami, ale też od strony prawnej. Tutaj pani Jarecka wskazała pewne nieścisłości, które wynikają już z kodeksu spółek handlowych. Także myślę, że jeżeli przygotują, tu mówię o urzędzie, odpowiednią odpowiedź, no, to myślę, że ten projekt będzie dalej procedowany. No, co do jakby ogólnego wyniku, no, zadecyduje cała Rada, ale no, jestem dobrego zdania na ten temat i myślę, że to wszystko będzie dobrze. Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o basen, to decyzja już została podjęta. Uważam, że w tej chwili Rada powinna uszanować decyzję poprzedniej Rady, żeby też była jakaś kontynuacja, żebyśmy nie kwestionowali poprzednich decyzji, bo w ten sposób to wiele inwestycji moglibyśmy zahamować. Czyli w tym momencie dyskusja na temat tego, czy będziemy budować basen, czy nie, myślę, że ta dyskusja już powinna być zamknięta. W tej chwili działamy, aby generalnie sfinalizować ten pomysł i tą inwestycję. Ja nie ukrywam, że byłem jednym z inicjatorów powołania spółki, ponieważ pierwotnie miało być to w formie inwestycji gminnej. I tu jest kwestia podatku VAT. Dzięki temu, że będzie to robiła spółka gminna, to będzie można ten VAT w dużej części odzyskać. A to już są wiele milionów złotych, które generalnie no, musielibyśmy zapłacić jako podatek VAT, a będziemy mieli prawo jako gmina generalnie, inwestor, będzie miał prawo te pieniądze z powrotem odzyskać i je z korzyścią zainwestować w swoją dalszą działalność. Czyli w tym momencie pytanie jest takie podstawowe, musimy zacząć od powołania tej spółki. Budzi to pewne kontrowersje. Myślę, że rzeczywiście ten projekt aktu notarialnego nie był do końca dopracowany. No i radni chcą jednak mieć nadzór nad całą inwestycją, bowiem spółka jako taka powinna podlegać nadzorowi i to nie chodzi o nadzór radnych, bo radni mają ograniczone kompetencje w tym względzie. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby gmina mogła nadzorować w pełen sposób
sposób i Rada Gminy mogła nadzorować działalność spółki. To nie chodzi o działalność taką, bym powiedział, operacyjną, natomiast generalnie chodzi o prawa własności, o stwierdzenie, kto może udziały nabywać, jak zarządzamy tymi udziałami. No i to musi być doprecyzowane, ponieważ ta propozycja pierwotna tego aktu powołania spółki no była pod tym względem niedopracowana. I no niestety ten propozycja, która została nam przedstawiona, ona została przedstawiona w piątek czy czwartek, a więc mało czasu było na to, żeby ją przejrzeć gruntownie i zaproponować pewne swoje spostrzeżenia. I w tym momencie warto, żeby poświęcić temu dłuższy czas. Natomiast z uwagi na to, że dzisiejsza sesja ma ilość punktów, więc ograniczymy tą dyskusję do godziny, półtorej. No i może się okazać, że rzeczywiście wszystkie nasze wątpliwości, uwagi no, nie zostaną przedyskutowane. Stąd została słuszna, moim zdaniem, podjęta decyzja. Przenosimy ten punkt, poświęcimy temu punktowi całą wielogodzinną dyskusję. Poprosimy tutaj też pana burmistrza o to, aby to zostało no, głębiej umotywowane, ten sam akt powołania spółki, zasady funkcjonowania spółki i myślę wtedy z pełną świadomością zgodzimy się na to, żeby ta spółka powstała. I dla dobra mieszkańców oczywiście, bo ten nadzór nad tą spółką, która będzie działała w formie spółki oddzielnej od gminy, no jest bardzo ważne, bo jak mówiłem, inwestycja będzie wielomilionowa, no szacuje się, że w tej chwili to jest około 24 miliony koszt, nie wiemy jaki będzie rzeczywisty koszt, miejmy nadzieję, że ten koszt nie będzie aż tak wysoki. No także tyle, myślę, że na sesji, która będzie zwołana nadzwyczajna, całość tematu przedyskutujemy, podejmiemy decyzję, no i szybko będzie można przystąpić do realizacji, bo o to chodzi, żeby ogłosić przetarg, żeby znaleźć wykonawcę, no i żeby po prostu zacząć budowę, ponieważ no, o basenie mówimy już 10, 12, 13 lat, 15, natomiast nie ma konkretów. Ja podam przykład, w tej chwili podobny basen o podobnych rozmiarach, gabarytach, którego budowę rozpoczęto na Ratajach w Poznaniu, koszt około 24 miliony złotych. Ten basen rozpoczęto budowę w czerwcu 2018 i już we wrześniu pierwsi pływacy będą mogli z niego korzystać. Także też tak byśmy chcieli, żebyśmy nie poprzestali na dyskusjach, tylko żebyśmy już konkretnie mogli tą inwestycją się pochwalić.